Wirtualny Teatr w Górznie przedstawia. Julian Tuwim, Ptasie Radio. Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie? Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie? Po trzecie, kto ma się kąpać w rosie? Po czwarte, jak poznać, czy to ptak, czy nie ptak? A po piąte, przez dziesiąte będą ćwirkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić. Ptaszki następujące. Słowik. Rubel. Kos. Jaskółka. Kogut. Dzięcioł. Gil. Kukułka. Szczygieł. Sowa. Kruk. Czubatka. Drozd. Sikora. Idzierlatka. Kaczka. Gąska. Jemiołuszka. Dudek. Trznadel. Pośmieciuszka. Wilga. Zięba. Bocian. Szpak. Oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo. O, halo, lololo. Tu. Radio, radio, dio, io. Trio, trululu. Pio. Lololololo. Plo. Halo. No to wróbel zaterlikał. A cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir-ćwir, świrk. Świr-świr, ćwirk. To nie teatr ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir-ćwir-czyryk. Czyr-czyr-ćwirik. I tak zaczął ćwirzeć, ćwirkać, ćwierkać, czyrkać, czyr-czyrykać. Żaż kogut na patyku zapiał gniewnie! Kukuryku! Jak usłyszy, to kukułka wrzaśnie. A to co za spółka? Kukuryku? Kukuryku? Nie pozwalam, rozbójniku. Wiesz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra, skrzecz. Ale kuku, moja rzecz. Zakukała. Kuku, kuku. No to dzięcioł. Stuku puku. Czajka woła. Czyjaś ty? Czyjaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś, to wyłaś. Przepióreczka. Chodź tu, pójdź tu. Masz co? Daj mi, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki. Świergot, szczebiot, zgiełk, otaki. Daj tu, rzuć tu. Co masz? Piórek, piórko, ziarnko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu. Ja ćwierć, ty ćwierć. Lepiej gniazdko, przylep to, przytwierć. Widzisz go? Nie dam ci. Moje? Czyje? Czyje? Gniazdko ci wije. Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się. Wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja.